Zachęcam do otworzenia Słowa Bożego. Dzisiaj wyjątkowo na Ewangelii według Łukasza. Słowo Boże, Ewangelia według Łukasza, rozdział 10. W rozdziale 10, wersy od 38 do 42. Od 38 do 42. Krótki, bardzo znany fragment, ale z pewną intencją dzisiaj będzie głoszony. Jest tu powiedziane w tych wersach: a gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Panie, przed Tobą stoimy z prośbą o wsparcie, o zachętę, o moc Twojego Ducha Świętego do zrozumienia tego słowa. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Z uwagi na fakt, że ostatnio zakończyliśmy rozdział 10 Ewangelii Jana, dziś mieliśmy rozpocząć rozdział 11 Ewangelii Jana. Lecz ponieważ wydarzenie wskrzeszenia Łazarza, które mamy w rozdziale 11 Ewangelii Jana, pokazuje nam służbę Jezusa na naprawdę zaawansowanym etapie już, wiąże się z tym kilka poważnych kwestii. Między innymi to, że w opisie wskrzeszenia Łazarza, jaki mamy tam w rozdziale 11 Ewangelii Jana, Jan daje nam do zrozumienia, że ta relacja, która jest między Jezusem a Łazarzem i jego siostrami Martą i Marią, jest naprawdę już od jakiegoś czasu, jest na dobrym poziomie, jest bardzo zażyła. Z tego powodu, ponieważ mają tam tak bliską, przyjacielską relację, uznałem za słuszne, że moglibyśmy spojrzeć na jakieś wydarzenie z przeszłości, które pozwoli nam bardziej zrozumieć, skąd wzięła się ta zażyła relacja Marty, Marii, Łazarza z Jezusem. Jak to jest w ogóle, że w tamtym momencie, gdy przychodzi do śmierci Łazarza, w jaki sposób Jan sugeruje, że Jezus kochał Łazarza, Jezus miłował go. Więc to musiało gdzieś powstać, to musiało gdzieś się zrodzić i Słowo Boże daje nam pewną zmiankę, którą mamy w dzisiejszym fragmencie, ujmującą to. I gdy będziemy rozważać dzisiejszy fragment, wierzę, że to rzuci nam znacznie więcej światła i uczyni przyszły fragment z Jana 11 bardziej rzeczywistym, bo będziemy wiedzieć więcej na temat Marty i Marii, a one tam mają coś do powiedzenia w Jana 11 i mają tam swoją rolę do spełnienia, więc póki co uznałem za słuszne, żebyśmy zajęli się dzisiaj tym fragmentem, wierząc jednocześnie, że Bóg da nam pewną zachętę, motywację i zbudowanie także przez przesłanie, jakie niesie ten fragment. Nie bagatelizujmy tego przesłania tutaj, zdaje się, że każdy z nas słyszał jedną tylko rzecz, potrzebujemy, jedna rzecz jest tylko potrzebna, wiemy o co chodzi, nasz Pan powiedział, że chodzi o kwestie duchowe, idziemy dalej, ale chciałbym na to spojrzeć troszkę z innej perspektywy i wyciągnąć więcej z tego fragmentu, abyśmy byli zachęceni. Więc tytułem wstępu, jako słowa, które może zaczną, pozwólcie mi zacytować Alberta Einsteina. On powiedział: znane są tysiące sposobów, aby zabić czas, lecz nikt nie wie, jak go wskrzesić. Obserwując życie, w jakim żyjemy, świat, w jakim żyjemy, na pewno mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ żyjemy w świecie, który oferuje nam mnóstwo umilaczy i ułatwiaczy. Coś, co daje nam możliwość zaoszczędzenia czasu. Coś, co pozwoli nam wygenerować dodatkową ilość czasu. To, w jaki sposób ludzie dalej spożytkują ten czas, czy go zmarnują, czy nie, to jest druga sprawa. Ale chociażby pralka ma za zadanie zaoszczędzić nasz czas. Nie musimy biegać do potoku z praniem. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć, jak wyglądało pranie w XIX, XX wieku. Kilka dni. Ale pralka ma za zadanie nam ułatwić życie pod tym względem. Oczywiście telefon również oszczędza nasz czas, ponieważ nie musimy bezpośrednio kontaktować się z osobą, aby przekazać informacje. Internet
też ma potencjał, aby zaoszczędzić nasz czas, ponieważ chociażby możemy płacić rachunki z domu. Tej wiele rozwiązań teraźniejszości daje nam naprawdę mocną możliwość zaoszczędzenia czasu, który przecież dzisiaj jest wyjątkowo cenny. I notabene pamiętam jeszcze czas w moim dzieciństwie, kiedy babcia musiała podgrzać wodę w garnku, ale zanim to się stało, musiała przygotować i rozpalić piec. Więc to zwykłe podgrzanie wody zajmowało jej dużo czasu. Ostatnio dowiedziałem się, że istnieją czajniki elektryczne, które można uruchomić za pomocą aplikacji w telefonie. I to jest wersja dla bardzo opornych osób, których przerasta fakt, że muszą podejść do czajnika i nacisnąć przycisk. Ale takie coś istnieje dzisiaj, więc te umilacze tam są i wyjątkowo umilają nasze życie. Jednak chciałbym przez to wszystko podkreślić, że w miarę na ile dostajemy tych umilaczy, na ile mamy coraz więcej tych ułatwiaczy życia, zdaje się, że ten paradoks, o którym wcześniej wspomniałem, polega na tym, że tak naprawdę mimo tego, że mamy te wszystkie rzeczy, jesteśmy coraz bardziej zajęci. Tak jakbyśmy mieli coraz mniej czasu, mimo że tego czasu więcej generujemy poprzez rzeczy, które nam ten czas dają. Jesteśmy coraz bardziej zajęci, ledwo starczy nam czasu na podstawowe rzeczy i bycie zajętym z pewnością prowadzi jednych do rozgoryczenia, drugich do zgorzkniałości, trzecich do zestresowania, nerwicy, depresji, zmęczenia, przemęczenia. Na pewno tak jest. To jest domena człowieka XXI wieku. Jest wiecznie zajęty, mimo że może skorzystać z rzeczy, które mają mu dać więcej czasu. Abyśmy mieli jasność w tym temacie, bycie zajętym nie jest niczym złym. W zasadzie bycie zajętym jest czymś biblijnym, jeżeli dobrze rozumiane. Ponieważ Bóg zwrócił się do Adama na samym początku w sposób, który sugeruje, że ponieważ ziemia jest przeklęta po grzechu Adama, człowiek będzie musiał być zajęty i nie ma innego wyjścia. Trud, mozu, o którym Adam usłyszał od Boga, mają być częścią ludzkiej egzystencji, dopóki Chrystus przyjdzie. Nie ma innego wyjścia. Kohelet dużo mówi na temat tego, że życie człowieka charakteryzuje się przez trud i pracę. To ma go charakteryzować. Biblia mówi do Tesaloniczan chociażby to, że kto nie pracuje, niech nie je, więc Biblia potępia lenistwo. W Księdze Przypowieści w rozdziale 6 mamy mnóstwo na temat lenistwa, które przez Boga jest potępione. Bóg wymaga od nas, abyśmy pracowali. Bóg wymaga, abyśmy byli zajęci, zaabsorbowani, bo takie jest życie i tego życia zmienić nie można. Tak musi być, ponieważ człowiek upadł, człowiek zgrzeszył. Tym samym, jednocześnie, ponieważ tak się sprawy mają, sedno i esencja wyzwań naszego codziennego życia nie tyle leży w tym, czy możemy być zajęci, czy nie, albo że jesteśmy zajęci, lecz w tym, czy pośród wszystkich rzeczy, które czynią nas tak zajętymi, jesteśmy w stanie uporządkować priorytety, które nadadzą sens temu, co robimy. Paweł mówi do Efezjan w 5 rozdziale coś na temat życia mądrego. Bądźcie uważni, baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. A zatem niewłaściwa hierarchizacja i pozycjonowanie priorytetów w twoim codziennym życiu będą cię drogo kosztować, bo trud tam jest, bycie zajętym tam jest. Jeżeli nie potrafisz się w tym odnaleźć i masz złe priorytety, skończysz źle, będziesz cierpiał. Będziesz zestresowany, będziesz nerwowy. Jedna osoba w dzisiejszym fragmencie taka była. Właśnie ponieważ miała źle ułożone priorytety w swoim życiu. Mądre i pobożne życie jest bezpośrednio zależne od tego, jak organizujesz swoje priorytety. A jeśli ustanawiasz je w sposób Boży, zgodnie z Jego wolą, to będziesz zadowolony pośród tych trudów, ponieważ Bóg będzie to błogosławił. Zbyt wielką część mojego chrześcijańskiego życia zmarnowałem, żyjąc nadzieją, że w pewnym momencie mojego życia będzie łatwiej, że będę mniej zajęty. I żyłem z taką perspektywą, że naprawdę nie będzie już tak źle. Ale to było niebiblijne. Bóg przekonał mnie, że nie powinienem szukać żadnych wymówek i tłumaczeń, gdy jestem zajęty. Po prostu tak musi być. W zasadzie będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze mniej czasu i więcej obowiązków. Mój drogi brat w Panu, pastor z Anglii, 70 ponad lat obecnie, zanim, bo znam już go od kilku lat, wziąłem ślub, miałem z nim dużo pobożnych, duchowych rozmów na temat Pana, na temat doświadczenia życiowego i ten człowiek powiedział mi, gdy jeszcze miałem swój czas jako singiel, wyślę ci książki,
mnóstwo książek i bardzo mnóstwo książek i jeszcze więcej książek, gdy je dostaniesz, czytaj. Po prostu czytaj te książki tak długo, jak możesz, ponieważ kiedyś, gdy weźmiesz ślub, tego czasu będziesz miał mniej. Obowiązków będzie więcej. Później przyjdą dzieci. Obowiązków więcej, czasu mniej. Nie będziesz miał tyle czasu na studiowanie Słowa Bożego i poznawanie tego, co Bóg powiedział przez mężów Bożych, poprzez książki chrześcijańskie. Więc czytaj. I po wielu latach, może nie po wielu, bo po kilku latach, powiedziałbym, że miał naprawdę rację. Ten człowiek wiedział coś, czego ja nie wiedziałem w tamtym czasie i przygotował mnie do czegoś, co dzisiaj jeszcze niesie pewne konsekwencje w pozytywny sposób. Chciałbym podkreślić tutaj, że dzięki temu, co on powiedział, można powiedzieć, ułożył poniekąd moje priorytety w tamtym czasie i sami widzicie, że wtedy zorganizowane priorytety mają konsekwencje również i dzisiaj w moim życiu, ponieważ to, czego się wtedy nauczyłem, jestem w stanie wykorzystać dzisiaj. To wszystko prowadzi mnie do przekonania, że w życiu wierzącego oznaką mądrości jest ustanawianie priorytetów, a oznaką wyjątkowej mądrości jest ustanawianie Bożych priorytetów. Czym są Boże priorytety? Właśnie mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy, patrząc na historię Marty i Marii. Fascynującym wydaje mi się to, że Łukasz, który jest autorem tej Ewangelii, jest wyśmienitym oczywiście pisarzem i historykiem, dużo można by mówić na ten temat, w zwięzły sposób, ale jakże bogaty, przedstawia nam historię, którą mamy w dzisiejszych wersach. Dosłownie 5 wersów, nic więcej, ale w jak znakomity sposób pokazuje nam historię, która staje się nauką dla chrześcijan wszystkich pokoleń, czego mamy unikać, a co powinniśmy naśladować. Wydaje się prosta historia, ale jakże wyjątkowa w dobie internetu, smartfonów i portali społecznościowych, możemy z pewnością stwierdzić, że ludzie kompletnie stracili rozeznanie i zmysł tego, co naprawdę jest ważne. Oni mają świadomość, że gdzieś priorytety istnieją, ale niekoniecznie wiedzą, jak je ogarnąć, jak je zorganizować, co zrobić, aby moje życie miało sens, abym nie marnował i czasu i energii na rzeczy, które nie mają znaczenia. A słowo priorytet nie brzmi po polsku jakoś w sposób, który podkreśli nam etymologię tego słowa, jednak w angielskim to słowo już pokazuje pewną etymologię i dosłownie rzecz biorąc, bez tutaj wdawania się o dobrą wymowę tego słowa, jakbyście spojrzeli na słowo prior, dosłownie tak się pisze, to jest jakby przedrostek słowa priorytet i samo słowo w angielskim oznacza coś, co było przed czymś. To już nam daje pewną sugestię, że priorytet jest czymś, co dotyczy postawienia jednej rzeczy przed drugą albo jednego człowieka przed drugim. Coś jest ważniejsze od drugiej rzeczy z ściśle określonych powodów. Cechą charakterystyczną priorytetów jest to, że w życiu człowieka ujawniają one mnóstwo informacji na temat tego człowieka. Sposób, w jaki ułożysz priorytety w twoim życiu, mówi dużo na twój temat. W sposób publiczny człowiek jest w stanie zobaczyć coś o tobie i dowiedzieć się czegoś o tobie. Największy morderca, jakiego nosiła ta ziemia, Józef Stalin, któremu przypisuje się odpowiedzialność za śmierć 20 milionów ludzi, nawet on powiedział swoim podwładnym, chcesz poznać ludzi wokół siebie, dowiedz się, co czytają. I w ten sam sposób można powiedzieć, chcesz poznać ludzi wokół siebie, dowiedz się, jakie mają priorytety. I będziesz wiedział, kim oni są. Jezus powiedział, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest dalej aktualne i to dalej ujawnia to, co jest w życiu człowieka, to jak człowiek postrzega rzeczywistość. I teraz pytanie brzmi, czy gdy ktoś zaobserwuje nasze chrześcijańskie życie i priorytety, jakie tam są, czy jest w stanie powiedzieć o nas to, co jest powiedziane w psalmie 27, który dzisiaj czytałem. O jedno prosiłem Pana, o jedno zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i odwiedzać Jego świątynię. Oto jedna rzecz. To tam jest? Psalmy dużo na ten temat mówią. Asaf mówi w 73 psalmie, że moim szczęściem jest być blisko Pana. Czy ktoś obserwując to, jak ustanawiasz swoje ważne kwestie codziennego życia, może powiedzieć, że to jest człowiek, którego szczęściem jest być blisko Pana? Czy Pan jest twoim priorytetem? Gdy chrześcijanin ma właściwie uporządkowane priorytety w swoim życiu, to nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia będzie mógł śmiało powiedzieć, Pan jest ze mną, Pan wystarczy. To jest po prostu Boża rzecz. Ustanawiać priorytety Boże. Patrząc na te wersy, które dzisiaj mamy, 38-42 w rozdziale 10, musimy wiedzieć, że Jezus ma przed sobą jeszcze 6 miesięcy służby i życia na ziemi. 6 miesięcy mu zostało.
Zakończył służbę w Galilei i według Łukasza on jest ciągle w drodze do Jerozolimy i znajduje się w południowej części Izraela, Judei. W wersie 51 rozdziału 9 Łukasz powiedział: i stało się, gdy się dopełniały dni, kiedy miał być wzięty do nieba, postanowił pójść do Jerozolimy. W tym miejscu, którym mamy w naszym fragmencie, Łukasz opisuje Jezusa, który właśnie zmierza do Jerozolimy, zatrzymał się w Judei, nie jest jeszcze w Jerozolimie, nie jest to ostateczny wjazd do Jerozolimy. On tam wjedzie za niedługo jako król, aby zginąć za kilka dni po tym i być zamordowany w hańbiący, wyjątkowo hańbiący sposób. Jezus, zbliżając się do Jerozolimy, od dłuższego czasu przebywa już w południowej części Izraela, jest w Judei i na początku rozdziału 10 Ewangelii Łukasza widzimy, że on posyłał już uczniów, 72 uczniów w parach, aby szli po różnych miasteczkach i wioskach, aby zwiastować Ewangelię chwały i mówić o Królestwie Bożym. I rozważając ten fragment, który dzisiaj mamy od wersu 38, powinniśmy pamiętać, że Jezus ciągle jest oczywiście w tej drodze do Jerozolimy, lecz ma to miejsce przed tym, co widzieliśmy w rozdziale 10 Ewangelii Jana. Ma to miejsce przed tym, co widzieliśmy w rozdziale 10 Ewangelii Jana. Między tym, co zobaczymy w dzisiejszym fragmencie, a śmiercią Łazarza, którą zobaczymy w 11 rozdziale Ewangelii Jana, jest około 3 miesiące różnicy. Zatem w dzisiejszym fragmencie Marta i Maria są szczęśliwe, mogąc przyjąć Pana do swojego domu, lecz za 3 miesiące będą płakać, bo ich brat umrze. Dlatego właśnie uznałem za słuszne, żeby wygłosić z tych wersów Ewangelii Łukasza, aby obraz Marty i Marii był jeszcze bardziej podkreślony w tym, co będzie przed nami. Więc spójrzmy na wers 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Jezus wchodzi do wioski i zostaje przyjęty przez Marię. Tą wioską musiała być Betania. Musiała być, bo Jan nam powie w 11 rozdziale, że Marta była z Betanii. Więc to jest z pewnością ta Betania koło Jerozolimy, nie ta za Jordanem. I choć Betania znajduje się naprawdę blisko około 3-4 kilometry od Jerozolimy, to wchodząc do domu Marty, co widzimy tutaj w tym wersie 38, to jeszcze nie jest końcowy etap służby Jezusa. On jeszcze nie udaje się bezpośrednio po tym do Jerozolimy, jak przed chwilą wspomniałem. Minie jeszcze trochę czasu, zanim Jezus ponownie będzie tutaj krążył wokół Betanii. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Jezus zostaje przyjęty przez niewiastę imieniem Marta w tym momencie, ale to nie oznacza, że był tylko jeden raz w tym miejscu. Bo to, co zobaczymy w 11 rozdziale Ewangelii Jana, podkreśla ich wyjątkową zażyłą relację. Tam widzicie sytuację, że gdy Marta i Maria słyszą, Jezus się zbliża, to wybiegają. I to nie jest po prostu wybieganie dlatego, bo kiedyś go raz spotkały, ale to już naprawdę świadczy o wyjątkowej relacji do tego stopnia, że Jezus zdążył wyjątkowo pokochać Łazarza. Więc to, że dzisiaj jest po raz pierwszy w tym fragmencie u Marty, nie oznacza, że jest tutaj po raz ostatni. Między tym, co jest tutaj, a tym, co jest w rozdziale 11, on całkiem prawdopodobny był tam jeszcze odwiedzać ich nie raz. Ale tego już w Słowie Bożym nie znajdziemy, to jest nasz domysł. Pierwszą rzeczą, jaką widzimy tutaj, to to, że wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imię Marta przyjęła go do domu. Pierwszą rzeczą, jaką widzimy, jest to, że Jezus nie zawsze był przyjęty. To widzimy, że w Słowie Bożym jasno jest pokazane, że nie zawsze był przyjęty. W rozdziale 9 było napisane, że Jezus wysłał posłańców przed sobą, a oni wstąpili do samarytańskiej wioski, aby przygotować gospodę, lecz nie przyjęli go dlatego, że jego droga prowadziła do Jerozolimy. Nie zawsze był przyjmowany. W rozdziałach właśnie 9 i 10 Jezus wysłał kolejno 12 apostołów, później 72 uczniów i mówił: jeśli zaś do którego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, wstrząsamy na was. Druga rzecz, jaką widzimy w tym rozdziale i w tym wersie 38, jest taka, że wszystko wskazuje na to, że to jest na pewno ten moment, gdzie Jezus dopiero poznaje Martę i Marię. Ponieważ Łukasz sygnalizuje coś w tym wersie w sposób, że to jest niewiasta, to jest kobieta o tym imieniu i o tym. Nic tutaj nie sugeruje, że oni się znali. Łukasz by powiedział, tak jak w przypadku innych osób, że to są osoby, które Jezus już spotkał, jak na przykład co do apostołów. Tutaj jest to ten moment, który możemy uważać za początek relacji Jezusa z Martą i Marią. Tym samym nie ma tutaj Łazarza, ale moglibyśmy założyć, że Łazarz też gdzieś na tym etapie poznał Jezusa. Mowa jest o kobiecie, o niewiaście imieniem Marta.
Marta jest przedstawiana w Słowie Bożym przed Marią zawsze, to również sugeruje to, że jest starsza od Marii. Jest starszą siostrą Marii. Marta, która jest tutaj wspomniana, to jest aramejskie imię, które oznacza dosłownie żeńskiego gospodarza. To jest ciekawe, ponieważ w tym fragmencie to Marta przyjęła, nie ma tu nic o mężu. Gdyby miała męża, prawdopodobnie byłoby to wspomniane, że to mężczyzna, mąż przyjął do domu, ponieważ jest tu powiedziane, że Marta przyjęła, zakładamy, że mogła być wdową, co najwyżej musimy uznać, że nie była mężatką. I ciekawe jest to, że ona przyjęła do swojego domu, a ma imię, które sugeruje, że jest gospodarzem żeńskim. Tak więc mamy sytuację, kiedy Jezus przychodzi do wioski Betanii, jest przyjęty przez Martę, tam jest jej siostra Maria. I ważne jest to, że chociaż Marta jest tutaj wspomniana jako pierwsza, jako ta, która przyjmuje Jezusa, jako ta, która nawet coś mówi w tym fragmencie, jest podkreślona kilka razy w tym fragmencie, to jednak Maria jest tutaj głównym bohaterem, nie licząc oczywiście Jezusa. Maria jest tutaj osobą godną naśladowania, mimo że nic nie mówi i że jest wspomniana raz. Ciekawe. 38 wers. Czasownik mówi, że Jezus został przyjęty. Też ważna kwestia. W Grece mamy słowo dechomai, które mówi o zwykłym przyjęciu. Jak wcześniej było wspomniane w jednym z fragmentów, Jezus nie został przyjęty i tam było to słowo, które mówi o tym, że Jezus nie został przyjęty. Tak tutaj mamy hypodechomai, które oznacza przyjęcie z wielką gorliwością i radością i ono jest później w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie Zacheusz przyjął Jezusa z wielką radością. Tu mamy to słowo. Z taką wielką radością Marta przyjmuje Jezusa. I co mamy następnie? Wers 39. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Całkiem możliwe, ale nie mamy tego bezpośrednio w słowie, że te siostry zostały zbawione poprzez posługę 72 uczniów, którzy bezpośrednio wcześniej w 9 rozdziale wyszli, aby głosić w tych rejonach. Kto wie, nie usłyszeli Ewangelii? Usłyszały, zostały zbawione i przychodzi Pan, dowiadują się o tym, więc ponaglają i zapraszają do siebie. Ten, który mnie zbawił, przychodzi bezpośrednio do mojego miasteczka, chcę go zaprosić do domu i przyprowadzają go do domu, szczególnie Marta. Tutaj w 39 wersie jest podkreślona siostra Marty, której imię było Maria i ona usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Usiadłszy u stóp Pana, chciała być jak najbliżej. Chciała być bezpośrednio blisko Jezusa. I co ona robi tutaj? Słucha słowa Jego. To jest jej działanie tutaj. Po prostu słucha. Siedzi i słucha. Ale to jest wyjątkowe, ponieważ nie po prostu siedzi, ale siedzi przy Jezusie. Nie po prostu słucha, ale słucha tego, co Jezus mówi. To jest kluczowe. W pierwszym wieku naszej ery rabini żydowscy mieli uczniów, którzy właśnie w sposób, jak tu jest określone, słuchali swoich mistrzów, siedząc przy ich stopach, przy ich nogach. Kobietom nie dane było nauczać blisko rabinów. Rabini z przedziwnych przyczyn, nieuzasadnionych przyczyn, nie uważali kobiet jako tych, które mogłyby być ich uczniami, więc kobiety mogły ewentualnie przysłuchiwać się nauce rabinów, ale tylko i wyłącznie gdzieś z tyłu w pokoju przy ścianie z dala w rogu, żeby nie przeszkadzały, podczas gdy to byli mężczyźni, którzy byli blisko rabinów u ich stóp. To, że tu jest Maria, która jest u stóp Jezusa, uznawanego i nazywanego rabinem, podkreśla, że Maria nie dbała w ogóle o żydowskie zwyczaje, tradycje pod tym względem. Ona chce być blisko Jezusa i wie, że ma do tego prawo. I cieszy ją to, że jest blisko Jego stóp i nie dba o to, czy jakiś faryzeusz oburzy się, czy nie. Jest tam i słucha Pana i jak widzimy, Jezus też nie ma nic przeciwko. To jest dobra rzecz, żeby słuchać słów Jezusa. Grecki tekst w tym fragmencie podkreśla, że to, co robiła Maria, że usiadła i słuchała, naprawdę było czynnością długotrwałą, kontynuowaną, coś, co trwało. I to też ma znaczenie w kontekście reakcji Marty później. Dlaczego ona się tak irytuje? Ponieważ z pewnością Maria zasiadła, aby słuchać i to trwa. I obserwuje to Maria, jak słucha i słucha i nic jakby nie było, nie robi. Ona nic nie robi.
co Maria tutaj prezentuje nam, to wyjątkowy przykład tego, w jaki sposób my mamy podejść do Słowa Bożego, ale o tym za chwilę. Wers 40 dalej kontynuuje. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Więc Maria siedzi, Marta działa. Krąży, krząta się. W warszawskiej jest tu powiedziane, że krzątała się koło różnej posługi, a w Biblii Nowego Przymierza jest powiedziane, że Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. Więc obraz możecie sobie odtworzyć, co tam się dzieje. Maria zafascynowana nauczaniem Jezusa. Martę pochłaniały różne, przeróżne zajęcia. Pamiętajcie, co mówiliśmy na temat priorytetów na początku, bo zaraz tu będzie clue tego wszystkiego. Marta kompletnie nie rozumiała w tej chwili priorytetów. Kompletnie nie rozumiała, że są rzeczy ważniejsze od ważnych. Nikt tutaj nie mówi, że to, co Marta robiła, nie ma znaczenia, że było bez sensu i niepotrzebne. My mówimy tutaj o rzeczach, które są ważne i ważniejsze, czego Marta nie zauważyła, bo powiedziane jest, że krzątała się koło różnej posługi, jako gospodarz domu oczywiście. Gospodarz domu powinien dbać o swoich gości. Gościnność jest biblijnym obowiązkiem każdego wierzącego człowieka. Marta na pewno chciała przygotować tutaj jakąś strawę, chciała zapewnić tutaj dobre miejsce, dobry pobyt Jezusowi, więc przychodzi Jezus i zajmuje się przygotowaniem rzeczy, które mają służyć Jezusowi. Z pewnością było w tu gotowanie, na pewno chciała przygotować posiłek. Trudno będzie za to winić. Z drugiej strony to nie jest zwykły gość. Gdy spojrzycie na Jezusa, to już dowiódł nieraz, że nie troszczył się tak bardzo o pokarm na ziemi, jako pokarm duchowy. Gdy był na pustyni, nie jadł przez 40 dni. Gdy przychodzą uczniowie z jedzeniem, podczas jego rozmowy z Samarytanką, mówią: masz jedz. On mówi: ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca mego. Gdy szatan kusi Jezusa na pustyni, odpowiedział: nie samym chlebem człowiek żyje. Więc dla Jezusa najważniejsze w tej sytuacji nie było to, aby zjeść posiłek, lecz to, aby ludzie mieli posłuch, gdy On głosi Słowo, gdy naucza tego, co Bóg mu powiedział i przekazał, aby nauczał. Więc przygotowanie jedzenia, maty dla Jezusa, gdzie będzie mógł spać, wody w dzbanie do obmycia nóg, to wszystko z pewnością było oznaką gościnności, było ważne, było słuszne i Marta miała na pewno takie podejście, jakie my, chrześcijanie, powinniśmy mieć, gdy Paweł mówi do Rzymian: okazujcie gościnność, gdy autor listu do Hebrajczyków mówi w 13 rozdziale: o gościnności nie zapominajcie. Marta przecież wydaje się tu być naprawdę prawdziwą chrześcijanką, bo bez wątpienia ją jest. Ten wers mówi, że zwraca się do Jezusa: Panie. Kyrie, zwraca się do Jezusa w sposób podkreślający, kim On naprawdę jest. To jest wyznanie wiary, najkrótsze, ale jest: Panie. Więc mamy tutaj sytuację dotyczącą dwóch wierzących osób, która ma nauczyć nas czegoś bezpośrednio związanego z naszym życiem chrześcijańskim. To dotyczy ściśle nas. Jak mamy żyć? Jak nie popełniać błędów, które tutaj Marta popełnia? Przecież mamy być gościnny. Kto by tutaj winił Martę za to, że chce być gościnna? Przecież Biblia mówi o tym, żeby być gościnnym. Jednakże Marta jest tutaj w wielkim błędzie, bo pozycjonowanie priorytetów jednak jest konieczne. Nawet z perspektywy Bożej są rzeczy ważne i ważniejsze. Więc Marta krząta się pośród różnych obowiązków. Jak to zwykle bywa, natłok obowiązków, brak czasu powoduje irytację i stres. Wers 40 mówi, że Marta najpierw krzątała się wokół różnej posługi, następnie przystąpiwszy rzekła: Panie, przytłoczona tymi wszystkimi obowiązkami, gdy widzi swoją siostrę, która się nie rusza i tylko słucha i siedzi: Panie, czy nie dbasz? Do tego, który kochał jak nikt kochać nie może. Do tego, który troszczy się o wierzących, o niewierzących, o grzeszników w sposób niewyobrażalnie miłosierny, mówi i oskarża: czy nie dbasz? To jest złe. To jest bardzo złe. Sposób, w jaki my już tak na marginesie możemy zwrócić się do Boga, mając do Niego pretensje o rzeczy, które po prostu nie są słuszne, jest zły. Jest często ukazany w naszym życiu. Fragment mówi o wierzących osobach do wierzących osób. Zwróćcie uwagę, że Marta nie jest wrogiem Jezusa. Ona Go na pewno kocha. Ona dba o Niego i dlatego może, ponieważ widzi i ma przekonanie, że robi coś dobrego,
ma odwagę, by podejść do Jezusa i w taki sposób się do Niego zwrócić. A w jaki sposób się zwraca? Po pierwsze, oskarża Go o to, że nie troszczy się o nią, bo mówi, czy nie dbasz. A po drugie, wydaje Mu polecenie. Wydaje polecenie Panu chwały. Powiedz Mu, powiedz jej, żeby mi pomogła. A przystąpiwszy, rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, Biblia Nowego Przymierza, w końcu podeszła i powiedziała, w końcu je wytrzymała, Panie, czy nie obchodzi Cię to? Jak można tak do Pana chwały powiedzieć, do tego, który wyda swoje życie na krzyżu, właśnie ponieważ się troszczy? Więc to jest też smutne, zarzucać Jezusowi, że nie dba o kogoś, ale to właśnie czyni Marta, mówiąc, czy nie obchodzi Cię, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi. Powiedz jej, aby mi pomogła. Oto, co się dzieje w Twoim życiu, jak wspomniałem na początku, w Twoim życiu chrześcijańskim, gdy masz niewłaściwie poukładane priorytety. Niepotrzebny stres, niepotrzebne zachowania tego typu, jak u Marty. Niepotrzebne napięcia, ponieważ nie wiesz, co w danej chwili jest faktycznie istotne. Irytacja Marty wynikała z faktu, że widziała rzeczy drugorzędne jako pierwszorzędne, a pierwszorzędne jako drugorzędne. I to już był problem priorytetów. Ale konsekwencje są, jakie są, jak widzimy. Zwraca się do Jezusa w niewłaściwy sposób. I w ten sposób mówi do Jezusa, okażesz i udowodnisz, że się o mnie troszczysz, jeżeli nakażesz mojej siostrze, aby im pomogła. To jest warunek Marty, jaki tutaj mówi, jaki kieruje do Jezusa. Lekcja dla nas, od naszego Pana. Wers 41. A odpowiadając, rzekł do niej Pan. Ona zwraca się do Niego, Panie, więc Pan jej odpowiada. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Oczywiście Jezus powtarza jej imię, żeby zintensyfikować zgodnie z myślą hebrajską to, co chce jej teraz zakomunikować. Jakbyśmy chcieli wykrzyczeć, lepiej nie krzyczeć, Jezus powiela to, mówiąc Panie, mówiąc Marto, Marto. Jezus nie gani Marty tutaj, nie potępia jej, ale wyjątkowo łagodnie i miłosiernie zwraca się do niej, która przecież należy do Niego. Ona jest wierzącą, ona jest zbawiona, dlatego mówi do niej w duchu łagodności, bo za nią i za jej grzechy też umrze. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Po czym kończy, wers 42, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Inne tłumaczenia mówią, kilka rzeczy jest ważnych, w zasadzie tylko jedna. W zasadzie tylko jedna jest naprawdę ważna. To jest ten kulminacyjny punkt, na którym się teraz skupimy, bo dotarliśmy już do tego punktu. Marta pracująca, zmęczona, przemęczona i dba o dobro swojego gościa Jezusa. Maria w zasadzie siedzi, nie wydaje się, żeby coś pokazała w stronę gościnności. Słowa Jezusa są różnie interpretowane oczywiście. Czym jest to jedno? Niektórzy mówią, że to dotyczy posiłku, że Jezus miałby powiedzieć tutaj, założenie jest takie niebiblijne oczywiście, które nie wynika z tego tekstu, że Marta przygotowuje bankiet, ucztę. Jezus mówi, nie, nie, niewiele potrzeba, tylko jeden posiłek. Tak miałby Jezus tutaj mówić. Co jest oczywiście nonsensem, ponieważ burzy to całkowity ciężar argumentu Jezusa. To nie o to w tym chodzi. Tym bardziej, że najogólniej rzecz biorąc to, co mamy w tym fragmencie, to Jezus kontrastuje tutaj potrzebę duszy i potrzebę ciała. Jezus kontrastuje potrzebę duchową, która jest ważniejsza od potrzeby ciała. Jezus kontrastuje sprawy duchowe, które są ważniejsze od spraw cielesnych. O to tu chodzi. Zatem pytanie i kluczowa nauka dla nas, co Jezus ma na myśli, gdy mówi o tej jednej rzeczy, która nie będzie odjęta? Odpowiedź jest oczywista. Słuchanie Słowa Bożego, bo to wynika z tego tekstu. Maria wybrała dobrze, ponieważ zdecydowała się słuchać słów Jezusa, Słowa Bożego. Słowa przekazanego przez Ojca. Wyobraźcie sobie, że przychodzi tutaj Bóg we własnej osobie, który stał się człowiekiem, druga osoba trójjednego Boga, odwiedza cię w domu, masz jedną niepowtarzalną okazję, aby być przy tej osobie, przy swoim stworzycielu i idziesz gotować. Coś tu jest nie tak. Marta wybrała naprawdę dobrze, ponieważ Jezus przez swoją służbę, już 3 lata minęły w tym momencie, nauczał o Bogu, o aniołach, o Królestwie Niebieskim,
o demonach, o grzechu, o wyjątkowej hipokryzji i sądzie Bożym, o wszystkim, co się dotyczyło tego, co człowiek powinien wiedzieć. Więc Maria wie, że to jest najważniejsza rzecz, aby słuchać Słowa Bożego. Jezus był nauczycielem, który nauczał jako ten, który ma moc mający. Cóż ważniejszego może być niż to? Chyba jednak może być coś ważniejszego. Wtedy, kiedy mamy źle ułożone priorytety chrześcijańskie niestety i słowo zostawiamy na boku. Jedna rzecz jest ważna, jedna rzecz faktycznie ma znaczenie, to jest słuchać Słowa Bożego, a ma to istotne znaczenie, ponieważ dla Jezusa miało to istotne znaczenie i Jezus naprawdę chciał, aby człowiek zrozumiał, jaką rolę ma Słowo Boże w życiu dziecka Bożego. To jest ten Jezus, który na samym początku swojej służby, gdy zaczyna głosić kazanie na górze, mówi, że liczy się to, abyś był jak ten, który jest zbudowany na opoce. A ten, który jest zbudowany na opoce, to ten, który słucha słowa i wykonuje. Słucha słowa i wykonuje. Jezus przyszedł do domu Marty, aby głosić Słowo Boże. Maria chce tego słuchać. Dlatego Maria wybrała właściwe priorytety i rozumie, że takiej okazji jak ta nie może zmarnować. I tak jak mówiłem, Marta nie robi nic złego pod tym względem, że chce ugościć Jezusa. Przecież w tym osobiście nie ma nic złego, ale w kontekście możliwości, okazji, aby słuchać Słowo Boże bezpośrednio od Mistrza i Pana i Zbawiciela i Króla i Boga, to jest niewłaściwa decyzja. Ile my z takich decyzji błędnych, złych mamy na co dzień? Że konieczność słuchania Słowa Bożego musi tam z nami być ustawicznie, od samego początku. Tym samym, skoro prawdą jest, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi od ust Pana, raczej zasadnym pytaniem z samego rana, od początku, gdy już mamy siebie o coś zapytać, nie jest to, co zjem na śniadanie, tylko co dzisiaj przeczytam w Słowie Bożym. Takie myśli powinny nami kierować od samego początku każdego dnia, ponieważ Jezus mówi, że wybierając Słowo Jego, wybierasz dobrze. I to jest coś, co ma trwałe efekty, bo mówi dalej, że to jest to jedna rzecz, która nie będzie ci odjęta. Słowo jest, jak Paweł mówi, mieczem ducha, jak Jeremiasz mówi, młotem i ogniem. Słowo jest tym, co chroni nas przed grzechem, który psalm 119 mówi jasno, w sercu przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowo Boże jest tym, co daje nam wszystko, czego potrzebujemy. To jest konieczne, abyś był osobą zanurzoną w Słowie Bożym do tego stopnia, że ludzie zobaczą Słowo Boże swoim priorytetem. Nie będą mieli najmniejszych wątpliwości. I nie poznają tego dlatego, ponieważ mówisz, że wierzysz w nieomylność Pisma, albo natchnienie Pisma, albo że Pismo jest wystarczalne. To nie nasze deklaracje poświadczają, jak wysoko traktujemy Słowo Boże, ale to, jaką rolę Słowo ma w naszym życiu i jak bardzo determinuje każdy aspekt naszego życia, to dowiedzie, czy Słowo Boże ma znaczącą rolę w Twoim życiu. Byłem kiedyś na konferencji chrześcijańskiej w Polsce, pośród różnych znamienitych kościołów i ludzi, a my byliśmy wtedy kościołem dosłownie kilkumiesięcznym. Więc kto by tam słyszał o jakimś kościele w Krakowie? Ale miałem koszulkę z naszym napisem, z naszą nazwą naszego kościoła, Kościół Chrześcijański w Krakowie. W chwili przerwy podszedł do mnie człowiek, spojrzał na tą koszulkę i mówi: Kościół Chrześcijański w Krakowie, co to za twór? Z pewną dozą drwiny, znaczną bym powiedział. Więc powiedziałem mu, to jest twór Boży. I zawstydził się i powiedział w ten sposób: nie, to nie to miałem na myśli. To miałeś na myśli, ponieważ Słowo Boże mówi, z obfitości serca mówią usta. To miałeś na myśli. Ale skąd to wiedziałem? Ponieważ Słowo Boże mówi, z obfitości serca mówią usta. Słowo Boże jest tym, co daje nam możliwość interpretowania rzeczywistości w Boży sposób na co dzień, w każdej chwili. Zostaw Słowo na boku, masz już źle ułożone priorytety w Twoim życiu. Już jesteś w błędzie, już będziesz cierpiał to, co Marta. Irytacja, stres, zniechęcenie. Matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z Tobą. Dwa rozdziały wcześniej w Ewangelii Łukasza. Co Jezus odpowiada? Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Znany mi jest przykład staruszki, nie w Polsce, która po każdym nabożeństwie wracała do domu. Mówiłem Wam chyba kiedyś o tym przykładzie, żeby spisywać skrupulatnie to, co zapamiętała ze słowa, nie po to, żeby zostawić to na zawsze w zeszycie i tyle,
ale żeby bezpośrednio skonfrontować się z tymi notatkami i przemyśleć, co z tego ja mogę wprowadzić w swoje życie tu i teraz. Taki nawyk już praktycznie nie istnieje dzisiaj. Tego już nie ma. Słowo przemówiło, Bóg przemówił dzisiaj, co to znaczy dla mnie tu i teraz, co ja mogę z tym tekstem zrobić. Z drugiej strony, jak na ironię, niestety w kontraście do tego, co powiedziałem, osobiście spotkałem osoby, które powiedziały mi, że dla nich czytanie słowa nie ma najmniejszego sensu, chociaż mówiły, że są chrześcijanami, ponieważ muszą wychowywać dzieci, więc nie mają czasu na czytanie słowa. To też jest wielka ironia, ponieważ skąd wiesz, jak wychowywać dzieci, jak nie czytać Słowa Bożego? Ten fragment ma po prostu nas skłonić do Słowa Bożego, abyśmy traktowali to jako coś, co Jezus pochwala, ponieważ wie, że jest to dla nas wyjątkowo istotne. Tylko dla ilu wierzących Słowo Jezusa jest dzisiaj największym priorytetem, tak jak było dla Marii? Jeszcze jeden taki przykład z przeszłości. Pewien pastor powiedział mi kiedyś, skróciłem nabożeństwo w całości do godziny, ponieważ wiedziałem, że ludzie są zmęczeni słuchaniem Słowa. I gdy mi to powiedział, jego kazanie było skrócone z 40 minut do 30, następnie zobaczyłem, że jest skrócone z 30 do 20. To jest droga donikąd. Bo kwestią, problemem nie jest słowo i długość głoszenia słowa, problemem jest brak chęci w sercu, aby słowo słuchać. Wiecie, co ja widzę w Biblii? W Biblii widzę Pawła w rozdziale 20 Dziejów Apostolskich, który głosi tak długo, aż młodzieniec spadł z parapetu i zmarł. I Paweł go wskrzesił po co? Żeby dalej głosić słowo. I całą noc głosi słowo. I ludzie całą noc słuchają Słowa Bożego. Czyli głosimy słowo do czasu, aż ludzie zginą, żeby ich wskrzesić i żeby dalej głosić. Postawa Marty jest naprawdę niebezpieczna, ponieważ zabiera nas z dala od Pana, zauważcie. Służba nawet dla Pana, nawet w Kościele jest ważna, ale jeżeli służba zabiera twój czas ze Słowem, to są tu niewłaściwe priorytety. Ludzie wyjeżdżają na misję, ludzie czynią rzeczy słuszne, charytatywne i wspaniałe, pewnego rodzaju chrześcijańskie wolontariaty, ale jeżeli to pochłania twój czas, zabiera twój czas ze Słowa, to jest złe. Niewłaściwy priorytet. Charles Spurgeon powiedział, jako wierzący powinniśmy trudzić się rękami Marty, ale zawsze przyglądać się być blisko Pana sercem Marii. Mądry ten, który potrafi tak zrobić. Więc pytanie, co powstrzymuje wierzących na co dzień od poznawania słowa, bo przecież Psalm 119 mówi, że to słowo jest pochodnią naszą nogą i światłością, ścieżką naszym. W kontekście dzisiejszego fragmentu musimy przyznać, że chcemy być jak Maria. Akurat w tym fragmencie chcemy być jak Maria, albowiem to Jezus przyznał Marcie już na zakończenie tego fragmentu. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Czyli tylko jednego potrzeba. Jezus mówi, że to, czego naprawdę potrzebujesz, to jest słowo. To jest to, co z pewnością nie będzie ci odjęte. Dlaczego nie będzie odjęte? Ponieważ słowo daje poznanie Pana, a poznanie Pana zabiera ze sobą do nieba. Tam, gdzie On jest. Tego ci nikt nie zabierze. Historia Marty i Marii, już na zakończenie, pokazuje nam, że w życiu chrześcijańskim musimy mieć Boże priorytety, dobrze ułożone. Nie możemy liczyć na to, że życie będzie łatwe, tak po prostu o. W trudnych czasach, w trudnym życiu musimy intensywnie skupić się na poznawaniu Słowa Bożego, tak żeby każdy z nas poznał, co jest naszym prawdziwym priorytetem. Wiecie, jakie jest zakończenie samego Jezusa tutaj? Jezus powiedział do Marii, Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta, co w kontekście oznacza odpowiedź do Marty. Wiecie, co Jezus odpowiada tej Marcie? Marta z zarzutem, załatw mi tak, żeby moja siostra mi pomogła. Jezus mówi, nie zrobię tego, zaprosisz, parafrazując. Nie zrobię tego i nie powiem Maria, by ci pomogła udać się z tobą krzątać wokół rzeczy, które są w domu do zrobienia, ponieważ to Maria wybrała dobrze, a nie ty. To jest odpowiedź Jezusa. Tak więc zachętą z tego fragmentu jest to, abyśmy przygnęli do słowa, które daje siłę, nadzieję, pewność, mądrość, wszystko, czego potrzebujesz, abyś był wyposażony do życia w pobożności na chwałę Pana. To jest słowo, o którym Paweł mówi w Dziejach Apostolskich 20, poruszam was Słowu Bożemu, które ma moc zbudować. To jest to słowo, o którym Paweł mówi w Kolosan 3, aby mieszkało w nas obficie. To jest to słowo w Efezjan 6, które jest mieczem ducha. To jest to słowo, do którego nas Pan zachęca, abyśmy przygnęli. Pytanie tylko, czy w codziennym życiu traktujesz Biblię w taki sposób, który podkreśla, że jest to ona twoim priorytetem. Pozwólcie mi zakończyć słowami wybitnego kaznodziei purytańskiego z XVII wieku.
Matthew Henry, który powiedział: pierwszą rzeczą dla zdrowia naszej duszy, pierwszą rzeczą, która jest na chwałę Bożą i pierwszą rzeczą, która jest dla naszej pożyteczności, jest to, abyśmy zachowywali siebie samych i trzymali siebie samych w ustawicznej relacji i wspólnocie z Panem Jezusem Chrystusem oraz widzieli nasze duchowe życie ważniejszym ponad wszystko inne, co jest na tym świecie. Powstajmy proszę do modlitwy. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które w zasadzie wskazuje nam na Twoje słowo. Potrzebujemy tego słowa. Potrzebujemy rozumieć znaczenie i wartość Twojego słowa w naszym codziennym życiu. Ja proszę Cię o mnie i moich braci i siostry tutaj, abyś pouczył nas, jak praktycznie organizować nasze priorytety na Twoją chwałę. Daj nam decydować i rozumieć, co jest faktycznie ważne i co ważniejsze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.